Drugi przycisk włączyłam. Jesteście na wizji. Dobry wieczór. Już chyba nas powoli widać, a teraz już nas nawet słychać. Dobry wieczór Państwu. Dziś mamy, ja mała, dzięki naszej transmisji, Państwo także mają przyjemność ogromną. Z góry przepraszamy za wszelkie ustępy, ale jak wiecie, ci, którzy nas często oglądają, piesek w tle jest naszym znakiem firmowym, także mamy nadzieję, że jest akceptowane. Dobry wieczór, Aleksandro. Dobry wieczór. Dobry wieczór i ja już mówię raz jeszcze coś, od czego przecież pragnęłam rozpocząć, mianowicie, że mam ogromną przyjemność spotkać się dzisiaj z wyjątkową osobą. Jesteśmy w Big Book Cafe, a Aleksandra Konieczna, znakomita, wybitna polska aktorka, ale również w innych rolach występująca w swoim życiu zawodowym, bo jesteś także wykładowczynią. Jesteś również reżyserką, a jesteś także pisarką. Ślepą pisarką, przyjeżdżającą na spotkania autorskiego z okularem. Tutaj należycie Państwo, żebyście wyjaśnili, bo będziemy tutaj stosować taki eksperyment akustyczny. Będziemy próbować. W trakcie tego spotkania właśnie. Rzeczywiście Aleksandra Konieczna jest również wyjątkowa, dlatego że zapomina okularów na spotkania autorskie i dzięki temu musimy sobie poradzić w inny eksperymentalny sposób. Także proszę się nie dziwić, będziemy próbować różnych sztuczek po to, żeby Ola mogła przeczytać Państwu fragmenty anyżowych dropsów. No ale właśnie. Ja także bym chciała, żebyś to ja nie przeczytała. No ja teraz, bo nie ma wyjścia, chociaż muszę dropsów powiedzieć, i żebym ja się mogła zasłuchać. Zasłuchać, dobrze. Jest to dosyć stresujące przy takiej osobowości teatralnej i filmowej, ale będę się starała zrobić co w mojej mocy. Na pewno będzie wspaniale, a poza tym, no ważne, to jest ciekawe, bo ja tę książkę napisałam i już nigdy jej nie czytałam. To jest bardzo też ciekawe, rzeczywiście autorka, która dzisiaj będzie przypominała sobie swoją książkę. Rozmawiamy o anyżowych dropsach, między innymi o książce, która jest również dość wyjątkowa. Jest to, niektórzy mówią autobiografia, ale ty się od tego odżegnujesz, bo to jest zapis tylko roku z twojego życia, tylko albo aż roku, od momentu w marcu 2000, jeśli nie mylę się, 20, wtedy zaczęłaś pisać, do roku 2021, więc jest to też taki ważny moment tuż przed katastrofą, tuż przed pandemią. Zakończyłaś w marcu 2021 roku pisać, a chwilę później właściwie już nic nie można było prawie robić, spotkania autorskie zawieszone, więc tym bardziej cieszę się, że widzimy się dziś, kiedy upłynął kolejny rok i od tego chciałam właściwie zacząć. Chciałam cię po pierwsze zapytać, jak, bo ty oczywiście o tym już mówiłaś w wywiadach, możemy o tym przeczytać w anyżowych dropsach, ale mówiłaś o tym, dlaczego zaczęłaś pisać, o tym tajemnym głosie, który ci podpowiadał, ale mnie interesuje właściwie coś innego, mianowicie to, w jakim ty byłaś stanie wewnętrznym, stanie ducha, co w tobie się działo takiego, kiedy zdecydowałaś się na pisanie anyżowych dropsów. Pamiętasz ten moment? Wiesz, to nie był to żaden szczególny stan. Bywało tak kilka razy w moim życiu, że budziłam się rano z jakimiś takimi prostymi przekazami. Nie wiem skąd takie głosy w głowie. A ty często masz tak, że słyszysz? Nie, to właśnie nie, to nie. To nie bywa często. To bywa nawet bardzo rzadko. To było to kilka razy w życiu właściwie mi się zdarzyło. Kiedy słyszałam takie zdania, na przykład rano, nie jedź z nią, albo zostaw to. Albo pamiętam jeszcze takie zdanie, nie zdążysz. Ale ty to tłumaczysz jako jakieś takie rodzaje bardzo takiej mięsistej intuicji, która coś ci podpowiada? Tak, może to być nazwane jak chcesz, może to jest jakaś mięsista intuicja, a może to jest jakiś głos
z kosmosu, zależy jak kto po prostu chce to czytać. W każdym razie, gdyby myśleć o tym po prostu praktycznie, to tak się zdarzało, że jeśli ja tego głosu nie usłuchałam i nie byłam, nie wypełniłam tego polecenia, to zazwyczaj kończyło się to dla mnie fatalnie jakimś zderzeniem czołowym. Można by to analizować też, nie wiem, z każdej możliwej strony oczywiście, ale można by w prosty sposób myśleć o tym, że jeżeli nie zadaje się albo lekceważy swoją intuicję, swoją głęboką intuicję, no to dochodzi po prostu do jakichś, nie wiem, zderzeń czołowych, chorób, w każdym razie do nieszczęść. Ale to mogłoby oznaczać, co teraz właśnie powiedziałaś, że zaczęłaś pisać, słysząc głos pisz, Ola, pisz, bo obawiałaś się, że jeśli tego nie zrobisz, to zdarzy się jakieś nieszczęście. Tak, a zakładam, tak. Że ja musiało być jeszcze naprawdę. Tak. Bo ja nawet nie wiedziałam, co ja mam pisać, jak usłyszałam ten głos. Pomyślałam jakieś SMS-y, zaległe maile, odpaliłam komputer. No i na wieczór wiedziałam, że książka. No właśnie, i wyobrażam sobie, też mając jakieś doświadczenia autorskie, pisarskie, że ten głos wewnętrzny, zwany również intuicją, może się pojawić wtedy, kiedy jesteśmy na coś gotowi, na powiedzenie czegoś, podzielenie się czymś. Czyli musimy być jakoś tam wypełnieni w środku jakiegoś rodzaju energią twórczą, która w ogóle może się ujawnić w tym pisaniu. Czy u ciebie tak było? To znaczy ja towarzyszyło oczywiście wtedy, kiedy na wieczór doszłam do tego, że mam napisać książkę, a wcześniej w życiu mi się zdarzało, że pisałam jakieś, raczej coś mną pisało, powiedziałabym, jakieś tworzyły, potem patrzyłam, że na przykład napisałam 30 stron jakichś, wiesz, i to było bardzo męczący taki właściwie stan, proces. Czułam się zmęczona po tym pisaniu, jakbym była jakimś naczyniem, jakimś medium po prostu, które i nie wiedziałam, do czego to zupełnie ma służyć, a potem, kiedy zdarzało mi się, że w życiu rozbierałam to na trzeźwo, myślę, no gdzież, no Boże Święty, no to każda aktorka oczywiście, każdy aktor to, z czym do, na przykład, z czym do Tokarczuk, z czym do, nie wiem, no z czym do, podrzuć mi jakieś nazwisko, błagam cię. Twardoch Szczepan. Do Twardocha Szczepana, no z czym do gości właśnie, z czym do pani, w ogóle takie lęki na tle, wiesz, ustawiania się na tle, a tego 7 marca dokładnie ja nie miałam w ogóle żadnych lęków, ja wiedziałam po prostu, że ja muszę pisać i w ogóle nie wiedziałam o czym i w ogóle się nie porównywać, tylko po prostu pisać. Też wiedziałam, poczułam, że to jest związane bardzo z czasem, że chodzi o czas i doszłam do tego, że chodzi właśnie o jednostkę czasu, czyli wymyśliło mi się, że rok. Nie wiem, czy tu działała intuicja nadal zapleciona już, wiesz, z zamysłem jakimś formalnym. Nie umiem tego już rozdzielić, ale w każdym razie rok. Wydawało mi się interesujące to, że jesteśmy poddani czasowi, tak zanurzeni w czas, że w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy, on jest po prostu, on cyka zawsze w prawą stronę, się przesuwa bezlitośnie i po jakimś odcinku czasu naszego, kiedy zostaliśmy wezwani, kiedy chodzimy ulicami, działamy, funkcjonujemy, przychodzi jakaś gilotyna. Czyli koniec tego czasu, czyli może być, że to jest śmierć, może być, w większości to jest śmierć.
Więc ta gilotyna mnie bardzo interesowała. To znaczy to, że czas się w pewnym momencie kończy, bez względu na to, co masz jeszcze do powiedzenia, co masz jeszcze do napisania, co jeszcze chciałabyś i zrobić. I taką też konstrukcję zastosowałaś, prawda? Bo ty rzeczywiście tak, mówiłaś o tym. Dokładnie, i tę konstrukcję zastosowałam, także właściwie już za chwilę wiedziałam, że 7 marca, jak zaczęłam pisać, to 7 marca dokładnie za rok mam skończyć, choćby nie wiem co, choćby nie było puenty, choćby nie było końca ostatniego rozdziału, choćby to było w pół sylaby, po prostu przestaję pisać, idzie gilotyna czasu. Ale to w takim razie powiedz, bo ta książka kończy się jednak puentą, mam takie wrażenie, nawet jeżeli nie jest to dosłownie zdanie, 5 zdań, które puentuje całość, to jednak ona się zamyka w jakąś taką opowieść. Bo ja skończyłam ją przed północą. Naprawdę? 7 marca przed północą? Niesamowite. Olu, ale to w takim razie idąc dalej jeszcze w tę stronę takiego konstruowania opowieści, ja jestem bardzo ciekawa tego, jak ty sobie z tym pisaniem radziłaś. Ty trochę o tym oczywiście też piszesz, bo to jest też bardzo ciekawe, bo w Anyżowych Dropsach opowiadasz również o tym procesie twórczym, o tym, jakie masz kłopoty, jakie wyzwania przed tobą stoją, ale ciekawa jestem tego, czy ty pisałaś od początku, od pierwszego zdania, które w tej książce jest, do końca, czyli do ostatniego zdania, czy może pisałaś jakimiś fragmentami, które potem dopiero zostały ułożone w taką konstrukcję, jaką mamy teraz w książce? Wiesz, jakoś wydawało mi się też, szukałam następnych pomysłów formalnych i często właśnie przychodziły mi na myśl oczy, które w zawodzie aktorki w ludzkiej twarzy, teraz właściwie tylko widzimy oczy, prawda, spoza maseczek od długiego czasu, ale w każdym razie mają bardzo duże znaczenie. W przypadku oczu aktorki, to jest oczu aktorki, te oczy, na te oczy są zbliżenia, chcemy zobaczyć te oczy, zajrzeć w te oczy. Przed chwilą, przed rozpoczęciem naszej rozmowy miałam krótką sesję fotograficzną, więc też było ważne, gdzie patrzę, jak patrzę. Te oczy w każdym razie po prostu krążyły wokół i oprócz tego roku właśnie jakoś wymyśliło mi się po prostu, że będę pisała, ponieważ tych oczu jest bardzo dużo w języku polskim, jak poszukałam tych zdań, tak zresztą samo jak psów, na co mi zwrócił uwagę pewien Amerykanin, który zapytał mnie kiedyś, co wy macie z tym polskim, czy wy nie lubicie psów? Że tu jest pies pogrzebany, dla psa kiełbasa i tak dalej. Mnóstwo jest tego. No i ja też właśnie szukałam zdań o oczach i okazało się, że tego jest bardzo dużo i że ja właściwie poprzez oczy, poprzez myślenie o oczach, poprzez jakby to flesze związane z oczami, mogę wymyśleć konstrukcję tej książki. Oczy, to prawda, oczy w Anyżowych Dropsach są ważne. Ja zresztą wybrałam też taki fragment, w którym piszesz nie tyle o oczach, co o pewnego rodzaju strategii, którą nazywasz nawet swoim życiowym mottem, albo inaczej strategią mędrca. Piszesz tak. Zaczyna do mnie docierać, że zamykać, otwierać oczy, otwierać, zamykać, znowu jest moją strategią życiową. Strategią dziecka, bo jak zamykam, mnie nie widzą i ja nie widzę problemu. Jak otwieram, odwrotnie. Widzę, jestem widziana, jest problem. Ale także strategią mędrca, bo znam swoją wyporność i wiem, że niektórych spraw nie mam siły widzieć, po prostu nie uniosę. Albo moje patrzenie nie polepszy sprawy, tylko mnie nadwyręży. Albo nie patrzę na sprawy bolesne, na które nie mam wpływu. Gdy decyduję się go mieć, otwieram oczy i działam. Opowiedz w takim razie trochę więcej o tej strategii i czy rzeczywiście w ten sposób udaje ci się funkcjonować i czy to jest dla ciebie ważne? Myślę, że tak. Ja tak funkcjonuję nieświadomie od lat, a teraz kiedy to nazwałam i teraz o tym myślę,
kiedy to usłyszałam, jak to przeczytałaś, to myślę, że tak jest, tak było nawet dzisiejszego dnia, który był dla mnie bardzo trudny, więc na pewno tak jest, że żeby tego... na pewno nie jestem typem społecznika, społecznicy, bo właśnie często czuję, kiedy się przeciążam i kiedy jestem przeciążona, wiem, że nie mogę dobrze funkcjonować, wiem, że nie mogę nikomu nic dobrego dać, ale zdarza się właśnie, że te oczy otwieram na przykład na jakąś krzywdę, czyjąś krzywdę, albo nawet moją krzywdę, te oczy otwieram i wtedy po prostu jestem, mam energii niewyobrażalną ilość, jestem gniewną boginią, naprawdę potrafię zrobić wiele, kiedy właśnie decyduję, że kiedy coś mnie prowadzi, prowadzi mnie właśnie, nie wiem, moja idea, moje odczuwanie, właściwie moje odczuwanie, bo to moje emocje są moją mam wrażenie, najczystszą, najprostszą nawigacją. Kiedy o tym mówisz, wyobrażam sobie, że jesteś, wiemy to zresztą z Anerzowych Dropsów chociażby, a także z twoich ról, że jesteś osobą niezwykle wrażliwą, ale też wrażliwą na bodźce zewnętrzne. Taką niezwykle czułą na różnego rodzaju intensywne, nadchodzące gdzieś z zewnątrz do nas sytuacje, przeżycia, jakieś trudności i tak dalej. Czy ty jesteś introwertyczką? Bo piszesz też w taki bardzo dowcipny sposób o tym, że nie jesteś na przykład mistrzynią small talku, że nie umiesz o takich głupotach trochę w swobodny sposób rozmawiać, bo raczej widzisz świat w barwach właśnie takich, no, czarno-białych, to znaczy, że albo jest coś, w co warto się angażować i wtedy swoją energię wkładasz, albo stwierdzasz, że czegoś nie widzisz, bo jest to albo zbyt trudne, albo nie warte twojej energii. Czy ja to dobrze czytam, czy tak nie do końca jest? Może tak być, to jest bardzo interesujące, co mówisz, tak. Ja słyszałam takie zarzuty, takie bardziej zarzuty od strony byłych kochanków, że moje myślenie jest czarno-białe, ale może tak być. W wielu kwestiach na przykład zaczęłam zdawać sobie z tego sprawę, ale to, że ja myślę o tym teraz i zdaję sobie z tego sprawę, to nie oznacza, że ja mogę to zmienić. Ja tylko mam tego świadomość. A to już podobno bardzo dużo, to znaczy jak już mamy świadomość, to już jest pierwszy krok do zmiany, jeśli oczywiście być może, jej pragniemy. Być może, ale też mi się nie wydaje, że tak jesteśmy jako organizmy ludzkie chętni i skorzy do zmian. Myślę, że raczej zmieniamy kolor włosów na przykład dosyć chętnie, ale zmian myślę nie lubimy. Zmiana się wiąże z dużym bardzo stresem. Ale tak, bywało, że zdawałam sobie, że miałam właśnie to myślenie czarno-białe. Miałam ortodoksyjny stosunek do kłamstwa. Reagowałam na przykład alergicznie, a nawet histerycznie na kłamstwo. Kiedy sobie zaczęłam zdawać sprawę, któregoś dnia to przyszło do mnie, byłam gotowa chyba, żeby coś takiego przyjąć, że kłamstwo nie jest po prostu jednoznacznie moralnie złe i do skreślenia, dlatego że różne temu towarzyszą motywacje. Na przykład okłamujemy, okłamujemy, jestem w tym pokoleniu już, kiedy mamy odchodzących rodziców albo chorujących rodziców, że okłamujemy swoich rodziców, że są na przykład śmiertelnie chorzy. To znaczy chodzi mi o to, że te motywacje kłamiącego
czy kłamcy są zawsze w jego głowie. I nie jestem w stanie tej głowy rozłupać, żeby wiedzieć, jakie są motywacje tego, który kłamie. Więc dlaczego to tak... Zmierzasz do tego, że ktoś może kłamać z dobrych pobudek? Na przykład z wielu różnych pobudek. One nie muszą być dobre, nie muszą być złe, jeżeli myśleć tylko, znaczy myśleć o kategoriach moralnych dobra i zła, to tak, to owszem, tak, ale... I w tym sensie to myślenie, ja może chaotycznie mówię. Mówisz świetnie. Naprawdę, dziękuję. Wezmę łyka wody na ten komplement, bo napij się wody, tym bardziej, że ja teraz chcę cię zapytać, czy tobie zdarza się kłamać? Tak. Tak, zdarza mi się kłamać idiotycznie. Nieraz zdarza mi się kłamać idiotycznie, albo nawet nie do końca kłamać, powiedziałabym koloryzować. No to też jest pewien rodzaj kłamstwa, prawda? Ja jako aktorka i lubię nieraz po prostu ubierać jakąś sytuację w takie kolory, w takie anegdoty, które powodują, stawiają mnie w jakimś innym świetle niż to naprawdę się odbyło. Czyli tak naprawdę no właśnie troszeczkę działam jak ta pisarka, tak? Myślę, że jak pisarka fantazjuje po prostu, fantazjuje też na swój temat, zazwyczaj... podając siebie światu lepszą niż jestem. To nie do końca jest prawda. Przynajmniej mogę tak powiedzieć na podstawie tej książki, dlatego że w tej książce mam wrażenie, że jesteś rozbrajająco szczera. Oczywiście może to być koloryzowanie. Każdy autor ma prawo do tego, żeby przedstawiać światu taką wizję świata, siebie i rzeczywistości, jaką czuje, że chciałby przedstawić, ale to, co mnie jakoś urzekło w tej książce, to to, że w wielu momentach jesteś niebezpiecznie wręcz szczera. To znaczy, a co to znaczy niebezpiecznie? To znaczy, że nie upiększasz siebie, nie upiększasz swojej osoby, swojego wizerunku, że bardzo blisko dopuszczasz do siebie czytelnika, opowiadając różne, wydawałoby się nawet może i krępujące rzeczy, że masz ogromny dystans do siebie, tak przynajmniej wynika z tego zapisu, wielkie poczucie humoru i jakiś rodzaj takiej lekkości w traktowaniu też siebie, tak? I tego, co ci się przytrafia. Tak na przykład piszesz, i tutaj jest ten moment, w którym dokonamy pierwsze... Ja teraz znowu będę słuchać. Cudownie. Nie, teraz my będziemy słuchać ciebie, bo to jest pierwszy moment naszego eksperymentu literacko-okulistycznego, w którym poprosimy Ola o przeczytanie fragmentu. Ja tylko go przygotuję, bo to jest taki fragment, który myślę, że dobrze się wpisuje w to, o czym zaczęłyśmy rozmawiać, czyli o aktorstwie, które jest na pewno na pierwszym planie w twojej opowieści. To ćwiczyłeś, Olu, pamiętaj. I teraz ja ci daję mikrofon. Ale ty mi musisz mikrofon. Ja muszę właściwie zoomować tę lupkę i to nie jest nonszalancja, naprawdę, ani to nie jest łatwe wcale. Boże, gdzie ja zadziałam te okulary? To nie jest jeszcze literatura, teraz dopiero będzie. I dostaję orła, pijana ze szczęścia. Dwa filmy i dwa orły. Poza tym dwie wygrane Gdynie. Science fiction. Na stronie polskich nagród filmowych piszą. Druga połowa drugiej dekady XX wieku należy do niej. Nie budźcie mnie z tego snu. Ptaki przy mojej lipowej serwantce. Drugi jeszcze nie wrócił. Graweruje się. Dobrze nam poszło. A tu jeszcze mamy niżej takie zdanie. Dziennikarz filmowy Łukasz Maciejewski pisze. Najbardziej zasłużona kariera w filmie. Chwilę zaczekała i już. O tym czekaniu też wielokrotnie opowiadałaś, ale chciałabym do tego jeszcze na chwilę wrócić, bo to, co mnie właśnie urzekło i wydaje mi się, że jest dowodem na taką twoją szczerość i niezmanierowanie w tym mówieniu o twojej karierze aktorskiej,
To są momenty, w których mówisz, że ty właściwie nie miałaś oczekiwań, to znaczy, że ty nie czujesz, że to jest taka wyczekana kariera, to znaczy ty gdzieś po prostu taka nastawiona na to, że coś musi się wydarzyć. Jak to jest z tym czekaniem u ciebie? Wydaje mi się, tak jakby uogólniając trochę, jeśli pozwolisz. Pozwalam. Że ktoś nas gdzieś na początku szukał. No myślę, że nie raz, ale... Ale na początku naszego w ogóle życia, kiedy byliśmy, wiesz, bajtlami, księżniczkami przez przedszkolu, w maluchach, w starszakach albo jeszcze wcześniej, byliśmy osyskami. Ktoś nas oszukał, że nam się to szczęście, nie wiedzieć na czym polegające, należy. I że ono gdzieś na nas czeka. Bardzo często słyszymy, nie wiem, ktoś nas pyta, i ty byłeś wtedy szczęśliwy? Byłaś wtedy szczęśliwa? A to było dla ciebie szczęście? A to było szczęśliwe zdarzenie? A, no i wreszcie przyszło dla ciebie zasłużone szczęście. No właśnie chodzi o to, że jeśli się tego nie ma, jeśli się tego nie ma, to się o wiele łatwiej żyje. Myślę, nawet z praktycznych powodów lepiej tego chyba nie mieć po prostu. Nie czekać na to szczęście. Zresztą... Ale nie czekać dlatego, że ono się może nigdy nie zdarzyć i będzie się to wiązało z dużym rozczarowaniem, czy nie czekać, bo jest się na tyle spokojnym i właściwie spełnionym w swoim życiu, że nie potrzebujesz myśleć o tym, że może być inaczej, lepiej, piękniej? Myślę, że ważne to jest, ja przynajmniej jestem na tym etapie, kiedy myślę o tym, że ważne jest zadowolenie, moje codzienne zadowolenie z dnia, z życia, z siebie przede wszystkim. I to zadowolenie może nie być w ogóle opisywane czy postrzegane jako tak zwane szczęście. Mogę być w stanie, nie wiem, jakimś, mogę być zapłakana, mogę być od rana zapłakana, mogę się po prostu snuć bez sensu i powodu po domu, a mimo wszystko będę w tym czymś, w jakiś przedziwny sposób z siebie zadowolona i zadowolona z tego momentu. I to jest, dla mnie jest, to jest niesamowite, że to jest jak gdyby nie ma takiego prostego przykładnika, o to jest szczęście. No bo nie ma definicji jednego szczęścia. No tak? Właśnie, o to mi chodzi, że nie ma definicji jednego szczęścia, tak jak nie ma definicji jednej miłości, tak jak nie ma definicji właściwie żadnego ważnego dla nas w życiu słowa. Myślę, że na początku każdej rozmowy właściwie należałoby ustalić, Aniu, ustalmy, prawda, przed tym spotkaniem tutaj. Taki słowniczek nasz, tak? Taki słowniczek nasz, ustalmy. Co ty uznajesz za szczęście, nie? Bo ja uznaję żółty kolor, a ty? To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo też pokazuje, i ty o tym też piszesz, w taki... bardzo prosty, wydawałoby się naiwny, ale przez to prawdziwy sposób o tym, że gdzieś zatarte są granice pomiędzy szczęściem a nieszczęściem, spełnieniem a niespełnieniem, oczekiwaniem a byciem w tym miejscu, w którym chcesz być. Ale też piszesz bardzo dużo o tym i to są jedne z moich ukochanych fragmentów, że potrafisz się cieszyć. Potrafisz się cieszyć jak dziecko, właśnie z tego, jak że szalona. Jest ci dobrze, że jesteś w tym momencie, w którym jesteś, że masz piękny dzień, że jesteś w parku z mężczyzną, którego kochasz, że widzisz na szybie jakiegoś owada i słońce, które prześwituje przez żaluzję, ale też, że masz na sobie przepiękną suknię, że ktoś się o ciebie troszczy. I to są takie okruszki w tych anerżowych dropsach, na które chciałabym Państwu zwrócić uwagę, które pokazują, że właśnie to szczęście to są takie drobinki, tak, które gdzieś wokół nas są rozproszone i wcale nie trzeba ich zawsze zbierać w jakąś wielką kulę, tak, i mówić, dobrze, to już mam to swoje szczęście. Tak, właśnie moja córka teraz wczoraj przyleciała z Meksyku
I sporo tam nurkowała. Nie nurkuje jakoś w sposób zawodowy, ale po prostu bardzo ją interesuje świat pod wodą. I napisała mi krótkiego SMS-a właśnie. Najpierw zdjęcie z lotu ptaka, tych skał i tej wody cudownej, turkusowej i żółtej, złotawej, podchodzącej pod tymi skałami wody, a potem opisała mi właśnie to, co zobaczyła pod wodą i mówiła, to było niezwykłe, mamo, to była istna magia, stalaktyty, jakieś drzewa, korzeniami będące odwrotnie niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni, przez to prześwitujące jakieś promienie słońca, drobinki właśnie jakieś, no istna magia po prostu, istna magia. I szczęście, wtedy szczęście właśnie odczuwa się szczęście. Ujmujące dla mnie jest jeszcze coś, do czego chciałam ci się przyznać, mianowicie sposób, w jaki piszesz o swojej kobiecości. I o kobiecości w ogóle, o byciu kobietą. Są w tej książce fragmenty, które w zasadzie są niemalże erotyczne, ale nie dlatego, że dotyczą erotyki, tylko dlatego, że w sposób taki właśnie bardzo czuły, bardzo namiętny opisujesz momenty, w których tę kobiecość swoją przeżywasz. Na przykład, kiedy Tomasz Ossoliński, projektant, układa na twoim ciele suknię, w której masz wystąpić. Ale też piszesz o tym, że czujesz się wtedy jak tworzywo, to znaczy, że dopiero ty, twoje ciało, twoje emocje ubrane w tę rzeźbę niemalże z materiału tworzą z ciebie tę postać, tę kobietę, która pozwala ci być szczęśliwą, ale także, która pozwala ci się poczuć gwiazdą. I o to chciałam cię też zapytać, bo to jest takie słowo, które w Polsce chyba nie ma najlepszych konotacji, być gwiazdą. Czy ty się czujesz gwiazdą? Nie wiem zupełnie, co to znaczy, wiesz. No właśnie, a co to znaczy dla ciebie? Nie wiem zupełnie, co to znaczy. Pytam nie, o to, ja nie dlatego, czuję się że wiesz, gwiazdą. Że ty w tej książce właśnie znaleźć można kilka takich momentów, w którym ty piszesz właśnie, że czujesz się gwiazdą, ale czujesz się gwiazdą, bo są okoliczności, bo jest ten czerwony dywan, bo jest ta suknia, w której jesteś jak Betty Davis, bo jest ta limuzyna, czyli jest to jakiś taki mikroświat. Tak, to są tylko te okoliczności, które może mnie na chwilę tylko stwarzają tą gwiazdą, a poza tym jestem po prostu sobą. Ja wiem kim, tym kimś, kim jestem, z wieloma bardzo tożsamościami. Masz rację, to jest dobrze powiedziane, okoliczności, które stwarzają gwiazdę i w które to okoliczności ja, ponieważ przyszedł do mnie tak zwany sukces, wejście do tak zwanego mainstreamu dosyć późno, to tak mówiąc o tych okolicznościach, które stwarzają gwiazdę, to są okoliczności, w które ja lubię się zabawić. Ale wiem, że to jest zabawa. I to jest jeszcze jeden z tych momentów, w których jesteś jak takie rozkoszne dziecko, które pozwala sobie na różne psoty, między innymi właśnie na to gwiazdorstwo. Ale ja teraz zabawię się przez chwilę w lektorkę i przeczytam Państwu. Boże, cudownie. I przeczytam Państwu fragment, w którym dowodzisz, jak bardzo gwiazdą często się nie czujesz i to jest też prześwietny, bardzo dowcipny fragment pokazujący twój dystans i poczucie humoru. Uwaga. Wchodzę. Drżą mi uda. Za kontuarem młoda asystentka. W czym mogę pomóc? Gabinet piękna. Zatyka mnie od urody sukien, butów, biżuterii, komód, pięknych przepasek na głowę, dywanów, etc. Wie pani, to ty się odzywasz. Jest taki film, z którym lecę za kilka dni do Locarno, taki delikatny film. Kurwa, kto cię sieroto prosi o umniejszanie? To wspaniały film, który dostał się do konkursu głównego w Locarno, co prawda debiut. Jezus, jeszcze chwila dziecko i sama na własnych kopach cię wyniosę poza witryny tego atelier i pojedziesz w białym t-shircie z przepoconymi pachami, a na tyłek zarzucisz stare dżinsy za 5 zeta. Sił już do ciebie nie mam.
Za to wie pani, gram tam z Andrzejem Sewerynem, Dawidem Ogrodnikiem, dorzuć ćwoku, że główną rolę. Taką łagodną firankę, jak o niej mówiono, szarą eminencję z tej rodziny Beksińskich. Nie rozkręcaj się, to nie ma nic do rzeczy. Idź do sedna i wypad, poddychaj powietrzem, bo smucisz. Właśnie, czy pani Baczyńska zechciałaby ubrać mnie na ten festiwal? Asystentka zapisuje tytuł filmu, Locarno, nazwiska, gwiazd partnerów i o dziwo odpowiada. Jeśli Gosia Baczyńska się zgodzi, oto dzwoni do pani, poproszę o numer. Zjadam sorbet naprzeciwko, by się pozbierać i ochłodzić. Tego samego dnia dostaję wiadomość. Gosia Baczyńska z chęcią panią ubierze, umówmy daty. I po co było tak projektować czarno, od zawsze czarno, nie mam do siebie siły. Często ci się zdarza, Olu, widzieć siebie właśnie w takich barwach. To jest zresztą bardzo piękna opowiastka o tym, jak się czasem czujemy, ale zastanawiam się, czy często ci się to zdarza, czy to jest raczej taka kreacja tutaj w tych dropsach? Wiesz, to jest po prostu różne, są dni, jak mam różne dni, jak każda z nas, jak każdy z nas, kiedy wydaje mi się, kiedy w taki sposób właśnie ze sobą nie monologuję i wydaje mi się, że po prostu wiem, co mam do zrobienia tego dnia albo tego wieczora, ale bywają też dni po prostu tak beznadziejne, tak smutasowe, że naprawdę sił do siebie nie mam i się dziwię, na przykład nieustannie się dziwię mojemu ukochanemu, mojemu partnerowi, że ze mną po prostu wytrzymuje, kiedy nie ogarniam naprawdę, nie wiem, nie ogarniam swoich starych trampek, nie ogarniam, gdzie mam, wiesz, te wsówki, o które go pytam, wrzucam, nie wiem, wrzucam sznurówki do bo niedowidzę, tak? Bo niedowidzę, to już tak dzisiaj to ustaliliśmy. Wrzucam sznurówki do kabelków, do komputera i potem się tłukę i ich szukam, wiesz. To są po prostu takie dni, kiedy czuję, albo kiedy na przykład czuję, że staje przede mną jakieś zadanie. To też chyba jest normalne. Myślę, że każdy z nas to ma, nie? Jeżeli nie, to mi zaprzecz. Zadanie takie, które robię po raz pierwszy, że tak właśnie taką przestrzeń albo sferę, przebijam jakąś swoją stratosferę, tak? I nie czuję się pewnie na jakimś gruncie. I no to uruchamia się właśnie we mnie taki krytyk, takie sieroce, to się nazywa chyba nawet fachowo krytyk wewnętrzny. Tak, chyba tak. Mnie jeszcze przychodzi do głowy takie określenie, ja też nie jestem od takich uczuć absolutnie wolna. Myślę, że wszystkim nam to się czasem zdarza. O, tu mamy pierwszą przesyłkę. Jezu, jaką piękną. I teraz sobie przypomniałam, że miałam powiedzieć Państwu, że możecie Państwo zadawać pytania i ja też... A tak, właśnie my tutaj ja też tak nie mam gadu, do siebie gadu. Siły. Możecie Państwo oczywiście zadawać pytania. To jest jedno z pytań, które do nas trafiło. Zaraz będziemy te pytania rozwiązywać i Ola będzie na nie odpowiadała. Ale nie tylko pytania, także będziemy tutaj mieć zaraz sytuację podpisywania książek. Jeżeli chcielibyście zdobyć anerzowe dropsy z autografem Aleksandry Koniecznej, to też koniecznie nabądźcie taką książkę. No to są właśnie te momenty, okoliczności, które stwarzają gwiazdy. A teraz ja chciałam powiedzieć właśnie coś zupełnie innego. Do pytań wrócimy, bo faktycznie nam się tutaj robi taki mały chaos, ale może w tym wariactwie jakaś metoda jest. Ty powiedziałaś, że jest to krytyk wewnętrzny, a mnie się przypomniało też takie określenie, które nazywa się chyba nawet w psychologii syndromem oszusta. Nie wiem, czy się z nim spotkałaś. Nie. Polega ono z grubsza na tym, że osoby, które mają absolutnie wszelkie kompetencje, umiejętności, talenty, doświadczenie i wszystko to, co sprawia, że mogą czuć się pewnie w tym, co robią, nagle doznają takiego uczucia, jakby zaczynały się bać, że ktoś odkryje, że one są tylko tutaj przez przypadek, że ktoś nie zauważył, że one tak naprawdę nic nie umieją, nic nie wiedzą
i że to zostanie zdemaskowane i że one zostaną w tym zdemaskowane. I czują się właśnie takim wewnętrznie oszustem trochę, jakby ten cały świat na chwilę się pomylił, a my tak naprawdę jesteśmy tylko zwykłymi nami, tylko zwykłą Olą, tylko zwykłą Anią i tak naprawdę nie mamy temu światu nic do zaoferowania. I mam takie wrażenie, że być może mylne, że to częściej dotyka kobiet niż mężczyzn, no może to wynika z jakiejś większej wrażliwości, większej empatii i większej skłonności do analizowania samych siebie, ale to, o czym opowiedziałaś, skojarzyło mi się właśnie z taką sytuacją, w której wydaje nam się, że tak naprawdę jesteśmy zbyt mali, żeby właśnie iść do tego atelier, żeby kupować tę suknię, żeby opowiadać o tym, że gramy główną rolę. Bo żeby sięgać to, po coś, co nam się być może nie należy. Mhm. Syndrom oszusta, obojętnie jak to nazwiemy, czy może wewnętrzny krytyk, czy, no ale syndrom oszusta to jest chyba, to co mówisz, to jest chyba coś dalej posunięte. Myślę, że tak, to już jest chyba ostrzejszy względem krytyka wewnętrznego. To jest tak jakbym po prostu właśnie miała zostać zdemaskowana, jak ktoś miałby mi powiedzieć, zjeżdżaj stąd złodziejko, tak? Dawaj, masz papiery na to, udowodnij. Masz jakieś dowody, tak? Tak, masz, nie wiem, wyjmij ten akt, czemu tutaj w ogóle jest twoje łóżko. Wyjmij tę fotografię z ogrodnikiem i Sewerynem. Tak właśnie, wyjmij. Tak. Dokładnie. No Boże, no ja... Jezu, czy one mi się zdarzają? Takie momenty, w których się czuję taką oszustką. Coraz chyba rzadziej. Całe szczęście. Tak. Ale jesteś też czasem dla siebie bardzo łagodna i taka bardzo zdystansowana. Piszesz o tym na przykład w takim fragmencie na stronie 237, Jezu, który... będziesz czytać moją książkę. No będę też czytać, już, króciutką. Uwaga. To nie są żarty. Śmiertelny wypadek w Opolskim. Kierowca tak mocno zderzył się na przejeździe z pociągiem, że silnik wkleszczyło pod koła lokomotywy, a ta hamowała ze składem przez kilometr. Kierowca na miejscu. Nikt podobno w pociągu nie ucierpiał. No ale co, nie zdążę na galę, nie mam zasięgu. Stajemy co chwilę w Krzorach, Pyskowicach i innych uroczyskach. Idź do kibla, przebrać się w galową kieckę, czy wysiadać na najbliższej stacji i wracać do domu. Energia myśli? No dobrze, zaczynam w pociągu makijaż. Jeśli dojedziemy, to w czasie gali. No, ruszamy i dłuższy czas jedziemy, może się uda. Pod oczy nawilżające płatki, eyeliner drży, kontur ust czerwony jak zgnieciona wiśnia. Ciapie make-up na sińce pod oczami, próbuje wcisnąć go pod płatki, błąd goni błąd, ludzie na mnie patrzą, Jezu, co za gwiazda. Przez trzy wagony sunę z lokówką suszarką do WC, uderzam się w biodra, bo akurat pociąg zakręca na szynach, co chwila się szturchają, patrz, ta. Dopadam do kontaktu, świruję loki w nieładzie, jestem już krańcowo dla siebie łagodna, wybaczam sobie swe odbicie w lustrze. Do której Oli jest ci dzisiaj bliżej? Do tej z lokówką w WC, czy do tej w atelier Gosi Baczyńskiej? Wiesz, jestem dzisiaj już wieczorem dla siebie teraz z tobą i bardzo łagodna. Byłam przed chwilą w toalecie, przed rozpoczęciem naszej rozmowy i mogę zdradzić to, co zobaczyłam? Proszę bardzo, w naszej toalecie nie ma tajemnic. I zobaczyłam na takim chyba ślicznym stoliku z drewna obok kadzidełek tampony. Mhm. I tak się poczułam po prostu dobrze. Jak w domu. Tak się poczułam jak u siebie w domu i pomyślałam sobie tak, no tak, jak ja dostałam okres, to myślałam, że zwariowałam, bo nie widziałam nigdy wcześniej tamponów w moim domu, w toalecie. Nie wiem, gdzie mama to chowała zawsze, biedna, czy jakaś w każdym razie
ukrywająca tampony? Taka rola ukrywająca tampony. Nie, wtedy tamponów nie było. Ukrywająca podpaski. I właśnie pomyślałam sobie, jak moja córka, to poczułam bardzo mocno, stała się kobietą, to wyłożyłam właśnie w toalecie tampony i podpaski. Takie, żeby były po prostu. I zaprosiło się w ten sposób też do jakiegoś rodzaju otwartości, że po prostu dzieje się z nią coś zupełnie normalnego. Tak, i tak. Jest to po prostu jakiś kawałek waszego życia. Tak, i od tego momentu, w naszym domu, w naszej toalecie są po prostu w widocznym miejscu w toalecie podpaski czy tampony. No i właśnie. Jak weszłam do waszej tutaj toalety i tak przez chwilę patrzyłam na te tampony i tak poczułam totalne rozmiękczenie, wiesz, i totalną łagodność i poczucie bezpieczeństwa. No i jesteś też wśród kobiet, tak. Rzeczywiście pracuje tutaj wiele pań do nas przychodzi, więc staramy się być no takie zwyczajne w tym wszystkim, co nas kobiety dotyczy. Nie w rolach ukrywająca podpaski. Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie w tej roli, ale jak o rolach mowa, to chciałabym z tobą porozmawiać teraz trochę o roli aktorki. A tam masz jakieś pytanko, pamiętasz? Mam jakieś pytanko, tak, mam pytanko i też będę miała prośbę zaraz o przeczytanie fragmentu, może nawet z lupą, zaraz zobaczymy. Na pewno w Anyżowych Dropsach piszesz o tym i piszesz w taki sposób o aktorstwie, że widać, że jest to taka część twojego życia, którą przeżywasz bardzo emocjonalnie, że nie jest to dla ciebie, mam wrażenie, tylko zawód, ale po prostu część w tej chwili ciebie, tak? Część jakiegoś twojego sposobu funkcjonowania. I ja chciałam cię zapytać, jak posłuchamy tego fragmentu, czy ty masz takie wrażenie, że zmieniło się twoje podejście do tego zawodu? Czy zmieniło się twoje podejście do aktorstwa, do tego, w jaki sposób przeżywasz ten zawód i w jaki sposób gdzieś pojmujesz w ogóle sposób funkcjonowania w tym zawodzie? To nie jest fragment, który ćwiczyłyśmy, ale być może nam się uda. A nie, to jest ten fragment, dobrze, bo ćwiczyłyśmy wcześniej z lupą, także proszę bardzo. Fragment o aktorstwie. To ja ci już mikrofon oddam. Tak. Wiem, że dla ludzi, którzy nie zetknęli się z taką sytuacją, stres z nią związany jest z abstrakcją. A jednak zawód aktora jest uznany za ryzykowny dla zdrowia. W rankingach ubezpieczeń, to jest firm ubezpieczeniowych, określany mianem zawodu wysokiego ryzyka. Ale właśnie dlaczego? Przecież to tylko na niby. Otóż dla mózgu nie ma żadnego znaczenia, czy ryzyko jest wyobrażalne, czy realne. Wyrzuty adrenaliny i neoadrenaliny, czyli hormonów stresu do mózgu, widzisz, znowu źle zoomuję, aktora, który gra główną rolę, są ponoć podobne do poziomów pilota odrzutowca w czasie startu i lądowania. I takie horrory senne, popatrz, uczyłam się tego zdania na pamięć i zapomniałam. I takie horrory senne jak mój tej nocy zdarzają się aktorom dość często. Opowiadamy je sobie. No właśnie, o horrorach, które przydarzają się aktorom, jest to cały rozbudowany fragment, odsyłam Państwa do książki, ale wracając do mojego pytania, jestem bardzo ciekawa, jak Ty dziś przeżywasz siebie jako aktorkę i jak bardzo to się zmieniało, bo jak sądzę, każdy z nas w wykonywanym zawodzie czy jakiejś funkcji, roli, dojrzewa też do czegoś, prawda? Zmienia swoje widzenie siebie w tej roli. Tak, wiesz, ja mając krótką karierę pedagogiczną, krótką, acz nie pyszną, w warszawskiej szkole teatralnej, bo zostałam na rok zaproszona do pracy i nie przedłużono ze mną umowy. Y, y, y,
Dzięki pracy ze studentami właśnie zaczęłam nazywać i poszukiwać tego elementarza, takiego elementarza, do którego mi jest najbliżej, jeżeli chodzi o technikę aktorską, która by mi pomagała, która mi pomaga w byciu aktorką, po prostu teatralną całe lata. I znalazłam taką technikę, która jest właściwie metodą Stanisławskiego, nomen omen, tylko transplantowaną za ocean. Taką metodę bardzo podobną, w Nowym Jorku są szkoły zarówno Lee Strasberga, jak i Steli Adler, bardzo znane i bardzo cenione, prestiżowe. Mi bliżej jest właśnie do Steli Adler i Steli Adler przeczytałam, starałam się, udawało mi się czytać, ponieważ nie było jeszcze jej tłumaczenia po angielsku, a kiedy rozpoczęłam teraz, 2 lata temu pracę w łódzkiej szkole, już właśnie dziekan Zofia Uzelac pomogła mi w ten sposób, że dotarło do mnie jako do jednej z pierwszych osób polskie tłumaczenie. Polskie tłumaczenie Steli Adler, technika aktora. No i to jest po prostu, nie chcę może, nie chcę, nie wiem, czy to kogoś interesuje, na czym polega ta technika, natomiast ona tak naprawdę jest, wszystko sprowadza się do tego, jak to Stanisławski zdefiniował akt twórczy aktora, ale nie tylko każdy akt twórczy, że jest to zejście do podświadomości i świadomymi sposobami nie przeszkadzanie jej. Na tym właśnie temu służą te ćwiczenia, zadania, które ona bardzo, w bardzo prosty sposób rozpisuje. I myślę, że mi ta technika Steli Adler bardzo pomaga w uprawianiu tego zawodu, bo ona powoduje, że ja bardzo głęboko nurkuję i daję sobie czas, bo wiem, że podświadomości potrzebny jest czas w procesie twórczym. Bardzo głęboko nurkuję i szybko z tej głębokości wychodzę i staram się jak gdyby pamiętać albo wręcz nagrywać i potem to oglądać, albo zapamiętać swoje sny, bo często sny są temu pomocne. Więc myślę, że ja uprawiam ten zawód w sposób dla siebie, no i w ogóle myślę, że też dla aktorów. Bardzo bym chciała po prostu młodym ludziom dawać te Stele Adler, tę technikę, oddawać, bo myślę, że ona jest po prostu bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, pomocna i bardzo skuteczna i bardzo szybko widać rezultaty. Ale jest to też metoda taka, która jest chyba dość wypalająca, prawda? Bo to jest taka metoda wcieleniowa, która wymaga, żeby rzeczywiście bardzo mocno, no wręcz, jak powiedziałaś, sięgać do podświadomości, tak? Czyli do jakichś takich najgłębszych pokładów, które są gdzieś w nas zakopane. Czy to jednocześnie czujesz, że jest bezpieczne dla ciebie jako dla człowieka? Czy to wychodzenie, jakby to ciągła praca na jednak bebechach i emocjach nie sprawia, że musisz dość długo dochodzić do siebie po takim wysiłku? Wiesz, wydaje mi się, że w ogóle nie mam jakby, to jest moje zdanie, że gdyby tak nie było, to moje aktorstwo, tak jak też myślę o aktorstwie
myślę o gwiazdach na przykład, i polskich, i amerykańskich, i europejskich. To są te osoby, ci aktorzy i aktorki, którzy właśnie tam bardzo głęboko sięgają, że interesuje widza, interesuje nas tylko to, co jest zejściem właśnie tam, bardzo głęboko, to podświadomości, bo inaczej po prostu, gdyby tego nie było, to uprawialibyśmy jakąś bardzo bezpieczną ścieżkę zdrowia, która by nikogo nie interesowała, myślę, która byłaby dla nas, jako dla aktorów, bezpieczna, owszem, bezpieczniejsza, ale, ale chyba nie na tym polega sztuka, nie na tym polega poszukiwanie, bo w gruncie rzeczy to wchodzenie, zanurzanie się w podświadomości, mimo że jest niebezpieczne, to są wisekcje na mózgu, owszem, za które się płaci cenę, ale jeżeli się to robi właśnie pod jakąś kontrolą i zdyscyplinowanie, to jakby te skutki złe, uboczne mogą być mniejsze, ale skutki zawsze są uboczne. No ale nie ma też życia bez skutków ubocznych, więc... Życie też ma, nie ma życia bez skutków ubocznych, tak. Zaczęłaś mówić o metodach, jakimi sama posługujesz się jako aktorka, ale także o tym, w jaki sposób próbujesz pracować ze swoimi studentami. Doszłyśmy do takiego momentu, w którym nie mogę nie zapytać cię o to, co w tej chwili bardzo rezonuje w środowisku aktorskim, reżyserów, w środowisku filmowym, teatralnym, mianowicie o sytuację związaną z Łódzką Szkołą Filmową. Sama jesteś od 2 chyba lat, prawda, wykładowczynią w Łódzkiej Filmówce. Mamy sytuację taką, w której młoda absolwentka Anna Paliga Szkoły Filmowej decyduje się na napisanie bardzo wstrząsającego listu, zarówno do władz tej uczelni, jak i opublikowanie tego listu, w którym obnaża bardzo wiele wypaczeń w zachowaniu konkretnych wykładowców, reżyserów, zarówno takich, które są mobbingiem, molestowaniem właściwie, czy też dręczeniem psychicznym studentów. Gdyby to był jednostkowy głos, to pewnie można by się zastanawiać, ale zaraz po Annie do tej dyskusji włączyli się inni aktorzy, aktorki, między innymi Maria Dębska, Dawid Ogrodnik, z którym też pracowałaś, Zosia Wichłacz i jeszcze wiele, wiele innych osób. I chciałam cię zapytać o to, jak ty patrzysz na tę sytuację i jak myślisz, jak mogło w ogóle do tego dojść? I czy to jest jakaś jednostkowa sytuacja, czy być może teatr, film to są takie obszary, które jednak zawsze są trochę przemocowe? Myślę, że w ogóle jest coś takiego jak taka niepisana umowa, że akt twórczy jest taką sytuacją ofiara. Składaniem z siebie ofiary? Tak. Tak? Tak. I że gdzieś po cichu się na to zgadzamy i gdzieś to mamy z tyłu głowy, że do... Dlatego, żeby osiągnąć te niezwykłe efekty, które potem chcemy oglądać na ekranie, trzeba jakoś tak aktora, bo mówimy, bo ja uczę na wydziale aktorskim, tak, trzeba tak aktora jakoś specjalnie złamać, specjalnie go udręczyć, specjalnie go torturować, żeby dojść do efektów tych, o które nam chodzi w procesie twórczym, że bez tego nie dałoby się. Czy ty się z tym zgadzasz? Absolutnie się z tym nie zgadzam. Absolutnie się z tym nie zgadzam, dlatego że ja uważam, że jedyną emocją, która właściwie zawsze powinna towarzyszyć aktorowi, jest radość. Zresztą tak, ja to, tego, to są dawno otwarte drzwi, nie chcę ich otwierać po raz kolejny, tak właśnie na przykład twierdzi Stella Adler, tak, i ją za to na przykład uwielbiam. Dlatego, że radość aktora
Myślę, że radość aktora zawsze widzimy. To znaczy nawet jeżeli jest w stanie, nie wiem, jest to moment, nie wiem, po śmierci ukochanej żony, prawda? I jest to moment jakiejś, nie wiem, zapaści, rozpaczy, jakiegoś ciężkiego stanu, który aktor musi zagrać, to jednak ten błysk radości, tak, związanej z tym, że to daje, to znaczy takie jakieś oko obserwatora, które ma aktor czy aktorka, żeby nie oszaleć, jest nieodzowne, wydaje mi się po prostu. To jak w takim razie dochodzi do sytuacji, w których następuje jakiś rodzaj takiej toksycznej relacji? Nie wiem, czy to jest specyfika polska, czy tak się pracuje wszędzie na świecie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, że następuje jakiś rodzaj takiego sprzężenia pomiędzy reżyserem a aktorem, który prowadzi do wzajemnego udręczenia się, w szczególności właśnie dręczenia aktorów przez reżyserów, czy studentów przez profesorów, czyli wszystkich tych, którzy no, są pewnego rodzaju twórcami, tak, tych sytuacji. Skąd to się mi się wydaje, że następuje wtedy, że to zależy bardzo, bardzo od... jest taka aura przyzwolenia na przemoc. Jesteśmy też nieświadomi zazwyczaj po prostu swoich granic i tego, że możemy stawiać te granice i bardzo je zdecydowanie określać po prostu. I to, ponieważ aktor pracuje na ciele, na emocjach, to tutaj jakby wszystko staje się jakoś takie zaburzone, takie, zresztą w ogóle chodzi o emocje, tak, więc chyba z łaciny emocja czy oznacza zakłócenie, więc chodzi o wywołanie zakłócenia, nie o spokoju, tylko o wywołanie zakłócenia. No i może dlatego właśnie nadużywają ci, którzy mają władzę tego zdolności do zakłócania. Wydaje mi się jednak, że to świadczy o klasie wykładowcy, reżysera, że z władzy, którą ma, nie korzysta. To znaczy, że ją ma, ale ona jest związana raczej z tym, że mam większą świadomość tego, do czego prowadzę, że ja obejmuję całość obrazu albo powinnam obejmować całość obrazu, żeby wprowadzić ten statek bezpiecznie do tego małego portu, o który mi chodzi, kiedy reżyseruję albo kiedy jestem wykładowczynią właśnie, kiedy kończę proces ze studentami. I wydaje mi się, że władza polega przede wszystkim na przykład na odpowiedzialności, także na umiejętności bycia uważnym bardzo i bycia protektorem czy protektorką stanów, bo pracujemy w bardzo delikatnej materii. Więc też każdy student, każdy aktor, każda aktorka jest inny. To jest po prostu inny zupełnie instrument. Dla kogoś, nie wiem, wyrzucenie, myślę, że nie obrazić się, znaczy myślę, że mam przyzwolenie, bo dzisiaj z nią rozmawiałam, jedna ze studentek właśnie Łódzkiej Szkoły Filmowej, która natychmiast, która grała w dyplomie, który reżyserowałam w 2015 roku na zaproszenie Wojtka Malejkata wtedy, Basia Sambor, która obecnie jest wykładowczynią logopedii w krakowskiej szkole, powiedziała, że jest różnica. Dla niej na przykład to, że jej Wojtek Malejkat wyrzucił kiedyś buty przez okno,
jej ukochane buty i nie wiem, czy je znalazła, czy tych butów nie znalazła. W każdym razie ten fakt, mimo że ją wstrząsnął, to jednak wspomina go i wtedy na ten czas ją rozbawił i właściwie był... Nie odczuwała tego po prostu jako przekroczenie jej granic. A na przykład śniły jej się metody i śnią się jej do tej pory metody, które stosowali inni wykładowcy, przychodzą w jakichś horrorach sennych. Więc myślę, że też to jest bardzo ciekawe i interesujące, że na przykład dla kogoś to już jest... Właśnie, chociaż są sytuacje oczywiście ewidentne, takie, o których powiedziała, które ujawniła Anna Paliga, takie ewidentne, które są przemocą, mobbingiem i po prostu za zdręczeniem, zastraszaniem i tak naprawdę nadają się po prostu do prokuratury. Jeśli zostaną udowodnione oczywiście, bo na razie jesteśmy w sytuacji, w której padły słowa tak, studentki. Ja oczywiście jestem bardziej skłonna, bo myślę, że dlaczego ktoś słabszy produkować, chyba że byłby psychopatyczną jednostką, ale to jest dosyć szybkie do wychwycenia. Po co ktoś słabszy miałby produkować coś takiego, narażając się na brak pracy, na ostracyzm i tak dalej. Więc ja raczej jestem skłonna, nie raczej, skłonna jestem zdecydowanie brać stronę słabszych, czyli studentów. Żeby zamknąć ten wątek, bo pewnie mogłybyśmy naprawdę długą dyskusję prowadzić na ten temat, ale nie chciałabym, żeby to teraz zdominowało naszą rozmowę, ale chciałabym cię jeszcze zapytać o jedną rzecz. Czy ty jako bardzo doświadczona aktorka z wybitnymi osiągnięciami, ale także wykładowczyni i taka bardzo empatyczna osoba, uważasz, że jest możliwa dyskusja, jakiś rodzaj rozmowy w środowisku filmowym, teatralnym o tym, jak buduje się relacje pomiędzy aktorami, reżyserami, jakiś rodzaj partnerstwa? Czy być może jesteśmy po prostu wychowani jako pokolenia w tego rodzaju kulturze strachu, jakiegoś takiego właśnie zestawienia władza, poddaństwo? I to po prostu będzie jakiś rodzaj skandalu, który przeminie bardzo szybko i w zasadzie nic nie zmieni. Czy środowisko na to jest w ogóle gotowe, żeby cokolwiek zrobić? Wiesz, wydaje mi się, że nasze kulturowe uwarunkowania są bardzo, bardzo mocne i będzie to ciężko zmienić. Dlatego wydaje mi się, że swobodna rozmawiać zawsze warto. Należy. I należy. Natomiast, że w przypadku niektórych przekroczeń taka swobodna rozmowa po prostu na te tematy nie zadziała. Myślę, że w niektórych przypadkach są to fortece, po prostu bastiony, które by chciały utrzymywać swoje status quo. Z tym jest związana władza, z tym są związane pieniądze, satysfakcja, która wynika z czerpania jednego i drugiego, z tego, że się jest właśnie w sytuacji kogoś, kto jest właśnie wyżej, kto ma poddanych. I myślę, że niektóre fortece są naprawdę ciężkie do zdobycia i nie lada środków, to znaczy myślę po prostu tak trochę średniowiecznymi, trochę średniowieczne obrazy mi się teraz jakoś nawijają, że właśnie trzeba to hej ho i po prostu te fortece trzeba rozwalać siłą. Siłą albo empatią i poczuciem humoru, bo ja mam teraz taki fragment, o którym zresztą rozmawiałyśmy. Przyznałam ci, Boże, że będziesz czytać. Chciałabym go przeczytać. Uważam, że jest uroczym przykładem tego, jak można zupełnie inaczej podchodzić do pracy dydaktycznej i współpracy ze studentami. Hmm.
Nie mówcie, dlaczego się spóźniacie, nie przepraszajcie, wszystko od tej chwili robicie dla siebie. Lekkie pomieszanie na pięknych, na pięknych twarzach, niedowierzanie. W przerwie załatwiam papierologię w dziekanacie. Studenci stawili się, pyta pani sekretarka. Co zrobili? Stawili się. Ach nie, siedzieli. Ale czy wszyscy? Nie liczyłam. To do oceny potrzebne. Jakiej oceny? Kogo? No studentów, pani profesor. Ocenia pani między innymi na podstawie obecności. A ja natychmiast wyobrażam sobie taką sytuację. Wjeżdżam pod powiekę jednej studentki, która co chwilę spada, bo w nocy może wódę łoiła i stawiła się karnie na kacu gigancie. I nic nikomu po niej. Lepiej ją od razu do wyrka oddelegować, ale obecna jest. Albo inne młode oczy, które zadaniowo są, nawet dobrze grają pozór obecności, a tak naprawdę ich nie ma. Są gdzieś w swoim innym dylemacie, czy aby dobrze do kolczyków dobrana apaszka i przede wszystkim w swoim ciągle żarliwym dyskursie pomiędzy ważnymi składowymi jej osoby, biurwą na poczcie i filozofem, dlaczego już po 13 dniach wakacji przestał ją kochać i zostawił jak zużyty papier toaletowy na kempingu o nazwie Dreamland. Każdy z nas ma prawo, na prawo stawiać swoje ciała w obecności, a duszę pozostawiać na pustkowiu. Nie będę się tym zajmować. Na następnym spotkaniu powiem im, że chcę pracować tylko z tymi, którzy chcą ze mną pracować. Tak powiedział nam kiedyś na pierwszych próbach w TR-ze pod dyrekcją Grzegorza Jarzyny, reżyser z Berlina. Zaczynaliśmy próby do sztuki Ragazzo dell'Europa. Ten jego luz groził przez chwilę kompletną anarchią, ale nic takiego nie nastąpiło, wręcz przeciwnie. No to tobie się udaje w ten sposób pracować? Studenci to doceniają? Tak, ja stale zwracam uwagę, bo jednak ten styl przeprosin i ten styl właśnie tej karności mamy wszyscy w sobie. Moja córka na przykład kończyła wspaniałą szkołę, 17, społeczne liceum, w którym właśnie działał taki system. Oprócz wielu wspaniałych innych rzeczy, jak tutorowie, których wybierali sobie uczniowie, tak, i mogli też, mieli czas do wyboru i mogli też zmieniać, oczywiście w trakcie, i nic wielkiego się nie działo. To jest wspaniałe po prostu. Zmieniam sobie opiekuna i tutaj nikt się nie obraża. Więc właśnie chodzi o to, żeby po prostu spotykajmy się. Myślę sobie, że życie w ogóle za krótko trwa, za mało jest tych momentów zadowolenia czy okruchów szczęścia, o których mówiłyśmy dzisiaj, żeby je trafić na takie bzdury pod tytułem, że od tej do tej mamy się stawiać, to a to mamy robić, musimy być karni. Myślę, że to po prostu troszkę uniemożliwia nam właśnie zachwyt, właśnie zachwycanie się sobą, właśnie swobodę, luz, także potrzebny bardzo do tego, żeby być aktorem właśnie, a żeby być aktorem, też proszę ich o to, żeby wchodząc mówili głośno na przykład dzień dobry i byli bezczelni. Bardzo często powtarzam takie zdanie, aktor jest bezczelny, pamiętajcie. Nie przepraszaj, jesteś bezczelny. Pamiętaj, że jesteś bezczelny. Spróbujmy w takim razie może zajrzeć do tego pięknego pakunku. Ja pozwolę sobie przeczytać, dobrze? Dobrze, czekam z niecierpliwością. Uwaga. Uwaga, tak, mamy kilka pytań. Pierwsze pytanie brzmi, skąd tytuł Anyżowe Dropsy? Ja oczywiście cię poproszę o odpowiedź na to pytanie, natomiast państwo też możemy chyba powiedzieć, że w tej książce pada wyjaśnienie, prawda, tego, co to są anyżowe dropsy, ale jeśli masz ochotę, to proszę powiedz. To właściwie taka zabawa, w którą się ze swoim facetem lubię bawić. Nie jest z zawodu, jest tak zwanym cywilem,
nie z mojego środowiska i tak sobie baja czasem i mówi, a właściwie dlaczego twoja agentka nie zrobi dla ciebie researchu na rynku filmu, albańskiego? Ja mówię, albańskiego? Ale to oni w ogóle tam mają filmy? Dałam się wkręcić przez chwilę. Zapomniałam o tym, że on wszystkich wkręca, od kiedy pamiętam, że zna albański, twierdząc, że po prostu nikt tego języka w Polsce nie zna i nie zostanie nigdzie go nie sprawdzą. I ja mówię, Albania, ale to nie jest ten kraj, gdzie jak się żona nie podoba, to się umieli na kebab i bierze się drugą. On mówi, nie, coś ty, to tylko na Marszałkowskiej, w kebabie tak się dzieje. One znikają tam tak z zaladą, czy się zmieniają. A tam w Albanii oni mają ogromny rynek filmowy, można powiedzieć, no Albanwood. Albo reklamę na przykład. Ja mówię, reklamę? No ale czego? Czego, jeżeli miałabym pytać moją agentkę, to na przykład czego? No mówi, no nie wiem, na przykład, nie wiem, przez chwilę pomyślę, mówi, no anyżowych dropsów. Ja mówię, czego? Anyżowych dropsów. Mówi, to jest taki słodycz, to są takie dropsy, no to po prostu one są wszędzie, na każdej stacji benzynowej, gdzie nie przejdziesz jako turystka, to dzieci cię będą dręczyć i będą chciały 1 euro za jedną pastylkę anyżowych dropsów. No i tak powstał pomysł, że książka będzie się nazywała Anyżowe dropsy, czyli słodycze, których tak naprawdę nie ma. Mamy nadzieję, że ta odpowiedź zadowoli panią, która to pytanie zadała. Bardzo piękny, metaforyczny tytuł. Mam jeszcze pytanie takie. Czego panią nauczył ten ostatni niełatwy rok? Bardzo często myślę ostatnio o profitach wynikających z pandemii. Bo no co może jest kolejnym dowodem na to, że jesteś niepoprawną optymistką? Nie, po prostu, a może się staram. Może się staram zakładać właśnie kolorowe sukienki, żółte płaszcze. Może jestem optymistką. Właśnie myślę o profitach pandemii, myślę o profitach. O tym, co się wydarzyło dla mnie przez ten czas. Nie zachorowałam na COVID. Nikt z moich bliskich nie zachorował na COVID. Straciłam pracę. Stracił pracę mój partner. Ale to musi być jakieś ale. Ale za to? Ale za to ją odzyskałam za chwilę. Bo tak było, że zamknięto plany filmowe, projekty stanęły, nawet bardzo trudne, takie powiedziałabym, przemocowe umowy zostały nam podsunięte do podpisania, a za chwilę te plany się odblokowały i zaczęliśmy już pracować. Ci, którzy mieli propozycje w obostrzeniu, w którym pracujemy do tej pory, jako nadal trwają prace, projekty. No to jest szczęście, to jest ogromne szczęście, prawda? A czy wydarzyło się w tym roku coś, co tobie przydarzyło się coś takiego, co wydaje ci się, że nie miałoby możliwości, okoliczności, żeby się wydarzyć, gdyby nie pandemia? Że przeżyłaś coś dzięki pandemii? Czy coś się zdarzyło w twoim życiu, w życiu twojej bliskiej? Wydaje mi się, że jeżeli uważasz, że jestem niebezpiecznie szczera. Niebezpiecznie, ale w tym dobrym znaczeniu. To absolutnie nie miało, wiesz, to nie miało znaczyć niebezpiecznie, czyli że trzeba się tego bać. Ja myślę, że raczej niebezpiecznie, czyli jeżeli jesteś niezabezpieczona, jeśli chodzi o twoją szczerość. To już było o tamponach, to teraz może będzie druga taka opowieść. Pomyślałam sobie, gdyby tak było, że przyjdzie taki moment w tej zarazie, w tej wojnie, w tym
bo tak to często odczuwam, jak wojna, wojna, która z niewidzialnym przeciwnikiem, bo tym to jest przecież, że gdyby przyszedł taki moment, w którym nie chcę już kontynuować siebie, czyli moment, w którym zdecydowałabym, że chcę popełnić samobójstwo. I paradoksalnie, kiedy o tym pomyślałam, poczułam się wolna. Bo poczułaś, że dajesz sobie przyzwolenie na pomyślenie w ogóle o tym, prawda? Tak, poczułam się wolna, ponieważ dałam sobie przyzwolenie na to, że nie muszę żyć, gdzie jest powiedziane, że muszę żyć. Zostałam wychowana w kulturze chrześcijańskiej, która mi nakazuje żyć, ale mam to gdzieś, po prostu nie wytrzymuję na przykład. Czegoś mam prawo nie wytrzymać. No to, co się dzieje na świecie teraz, niekoniecznie jest do wytrzymania, niekoniecznie musi mi się podobać, mogę nie dać rady na przykład. I w momencie, w którym pomyślałam właśnie o tym, że mogę nie dać rady, pomyślałam, że chcę dawać radę, ale już z jakimś takim dziwnym luzem, radością, bo to jest taką rzeczywiście przyjemnością. Wolność, to jest niesamowite piękne. To jest właśnie. No niebezpiecznie się zwierzyłam, prawda? Ja jestem zadowolona. Bardzo ci dziękuję, Olu, za to, co mówisz i za to, że ta rozmowa jest szczera i jest autentyczna. Na koniec na pewno chciałabym cię zapytać o to, czy ty spodziewasz się, że znowu możesz usłyszeć jakiś głos, który powie ci: Olu, zapisz kolejny rok. Minął rok bez pisania i zastanawiam się, czy tego pisania ci trochę brakuje. Nie, wiesz, nie brakuje mi tego pisania. Jeśli przyjdzie taki głos, to było męczące też, wiesz, bo to nie jest pisarstwo, a zwłaszcza bycie ślepą pisarką bez okularów, nie jest moim pierwszym zawodem. Ja pisałam w biegu, ja pisałam w pociągu, ja pisałam na komórce, potem to dopiero wysyłałam do siebie w mailach, potem to dopiero grupowałam. Wiesz, ja po prostu zwyczajnie nie miałam czasu. I pytałam, rozmawiałam na przykład z ludźmi, którzy piszą zawodowo, z Robertem Bolesto, na przykład, ile dziennie trzeba poświęcić czasu na to, no i mówił, nie żartuj, ile masz zapisane w umowie stron, kiedy do deadline? No nie żartuj. Z Hanną Bakułą, no to nie żartuj, musisz teraz wyjechać do jakiegoś spa, nie żartuj. No, wyglądało to tak, że nie może mi się udać, a jednak udało mi się. I wydaje mi się, że po prostu to jest bardzo dla mnie trudne, bo to nie jest właśnie, jak powiedziałam, moje pierwsze i jedyne zajęcie. I może kiedy będę lądowała, wiesz, już jestem w okresie przedemerytalnym, 5 lat do emerytury, jeśli się nic nie zmieni. I marzy mi się też takie spokojne lądowanie gdzieś poza miastem najchętniej, kiedy będę miała czas, żeby pisać, to wtedy owszem, będę się może mogła dzielić, jeżeli będę miała czym. To co w takim razie, już zupełnie na koniec, wyznaj nam, co chciałabyś jeszcze przed tą, oczywiście umownie określoną przez ciebie, emeryturą zrobić? Co chciałabyś, żeby ci się przytrafiło w życiu twoim zawodowym? Chciałabym zagrać główną rolę w filmie. O, bardzo tak, konkretne. Ale taką główną, rozumiesz, taką czyli tytułową. Czyli że jest po prostu bohaterka, główna kobieta, która prowadzi ten film. Tak, która prowadzi ten film. Ja nie chcę w ogóle, nie wnikam w to, jaka ona ma być: gruba, brzydka, ładna, czarna, biała. Wszystko jedno, byleby ona była tytułowa. No, bardzo konkretna sprawa. Jeśli oglądają nas jacyś interesujący reżyserzy lub reżyserki, to
Aleksandra Konieczna ma takie marzenie, może ktoś tak, chciałby je spełnić. Tak, ale to nie jest takie łatwe, ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie jest takie łatwe, wiesz, jednak są bohaterowie, jednak kobiety w moim wieku około emerytalnym i po emerytalnym mają dużo mniej pracy od aktorów w tym samym wieku. O, widzisz, co ciekawe? Mamy jeszcze czas, sekundę, mamy jeszcze chwilkę, żeby powiedzieć, oczywiście, że właśnie złościłam się ostatnio i ta moja koleżanka, aktorka, też się złościła na to, chociaż była oczywiście zadowolona, że gra tę rolę, że dostała tę propozycję, bo była cały czas przez kilkadziesiąt dni zdjęciowych, to było dużo, w serialu postarzana. I ja pomyślałam sobie, ona była udręczona, jeżeli chodzi o skórę, ale ja pomyślałam sobie właśnie tak, że troszkę o sobie, co robią w tym czasie aktorki sprawne, ale od niej starsze, które nie musiałyby być postarzane. Na co nie trzeba by było tracić tyle pieniędzy, tyle czasu, rąbać jej skórę. Co one robią po prostu? I zapytałam charakteryzatorki, jak myślisz, dlaczego w ogóle, dlaczego tak się dzieje? A ona mówi, no bo ci odpowiedzą, że aktorka o rok, o te 10 lat starsza, nie jest w stanie wytrzymać w dobrej kondycji na planie 12 godzin. Myślę sobie, aha, no dobrze, no to jest odpowiedź, dziękuję ci, Lusiu, super. A za chwilę myślę sobie, ale dlaczego to nie działa w przypadku aktorów? Mm-hmm. Czy oni są w stanie? Czyżby się lepiej starzeli? No nie, no tak, myślę, i to że pytanie starzeją chyba się tak samo. Myślę, że to pytanie nawet chyba niestety zostawimy bez odpowiedzi, co? Czy będziemy starać się odpowiadać na to pytanie? Chyba nie, tak postawione. Co się dzieje z tymi aktorami i aktorkami? No, tak myślę sobie właśnie, co się z nimi dzieje, z tymi aktorkami. Nie wiem, co się z nimi dzieje. Może po prostu siedzą już w domu, tym wymarzonym, cichym, spokojnym, z ogrodem i piszą. Gdyby pisały, to byśmy o tym słyszeli. No umówmy się, że tak jest, żeby jakoś optymistycznie zakończyć. No tak, ale może właśnie pielęgnują ogród. Na przykład, co jest bardzo pięknym zajęciem. Tak, to jest bardzo pięknym zajęciem. Nie ma w tym nic smutnego, że się pielęgnuje ogród, o ile po prostu się marzy o tym i jest się zadowoloną z tego, że się pielęgnuje i ma się ogród. No tak, właśnie chodzi o zadowolenie. I wytwarza się piękno wokół siebie tak naprawdę. Chodzi o zadowolenie, tak naprawdę chodzi o zadowolenie każdego dnia. Można mieć sukces, a nie być zadowolonym. A można być pozornie nieszczęśliwym, a być spełnionym. Dokładnie. I o tym są właśnie Anyżowe Dropsy. Książka intymna, urocza, zabawna, wciągająca, którą napisała przy okazji na kolanie, w pociągu, w SMS-ach, na komórce, w laptopie, w samolocie, na plaży, w Albanii, w Grecji. W Albanii nie, w Grecji chyba w Grecji pisałaś. Aleksandra Konieczna. Olu, bardzo serdecznie ci dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać. Ja ci dziękuję, że tak pięknie czytałaś. Dziękuję bardzo, trochę się stresowałam, ale chyba nam się udało. A Państwu chciałabym przypomnieć jeszcze, że Ola za chwilkę będzie podpisywała książki, więc jeśli marzycie o tym, żeby mieć autograf jednej z najwspanialszych aktorek w polskim filmie, to jest to ten moment, w którym możecie o ten autograf. Właśnie to są te okoliczności. Się zatroszczyć. Bardzo serdecznie dziękujemy i oczywiście zawsze zapraszam do oglądania naszych transmisji live. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Zadowolonej. Potrzebna jest data, uważasz, data jest zawsze potrzebna. No, możesz napisać datę, tak, to prawda, żeby było wiadomo, że to dzisiaj.
Tak, 20... to jest marzec ten właśnie marzec, rok. Tak, marzec 2020. Ale który to marca mamy? 2022? Już? Pisze 03.